Teraz wykład wygłosi Arkadiusz Miksa. Temat wykładu i tematyka wykładu, proszę bardzo, związana z arcybiskupem Krakowa Adam Książę Sapieha w czasie wojny i okupacji niemieckiej. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, tematem mojego wystąpienia, mojego referatu jest okres okupacyjny działalności arcybiskupa kardynała, następnie już po wojnie kardynała Sapiehy. Niemniej chciałbym się również odnieść do kilku aspektów związanych z okresem wcześniejszej działalności, przedwojennej działalności, istotnych. Istotnych o tyle, że Centrum Edukacyjne Polska przyświeca taka idea, żebyśmy mówili też o tematach trudnych, o tematach przemilczanych. I ja postanowiłem taki jeden temat z tego okresu przedwojennego przywołać, a jeszcze jak zacząłem przygotowywać się do tego referatu, analizując całą masę przede wszystkim publikacji, książek, ale też i dokumentów, no to tym bardziej się upewniłem, że muszę do tego tematu nawiązać i muszę o tym temacie powiedzieć, bo jest to temat dość istotny, o którym większość społeczeństwa albo w ogóle nie wie, albo ten przekaz jest, bym powiedział, mocno ograniczony. I chodzi mi tutaj mianowicie o rok 1937 i słynne wydarzenie, które miało miejsce w Katedrze Wawelskiej, czyli przeniesienie szczątków Józefa Piłsudskiego z jednej krypty do drugiej. No i jakby cała otoczka tego wydarzenia, bo co ciekawe, nawet ci biografowie kardynała, którzy jakby piszą te biografie poświęcone, czy artykuły, wystąpienia dotyczące poszczególnych aspektów jego życia, jego działalności, no oni z racji tego, że prawda, żyjemy w takich realiach, w jakich żyjemy, czyli jest ten kult Piłsudskiego, więc starają się tu jakoś z tego tematu wybrnąć, jak przedstawić ten konflikt, jak przedstawić tą sytuację w taki sposób, no żeby z jednej strony jakoś ten kardynał Sapieha mógł z tego obrodną ręką wyjść, że no miał taką tutaj, prawda, odwagę przeciwstawić się w jakiś sposób, oni tak uważają, że przeciwstawić się Piłsudskiemu i najlepiej przedstawić to w taki sposób, że był to konflikt na linii Sapieha-Piłsudski, był to konflikt dwóch wielkich osobowości, że tak jakby to, co ich łączyło, to prawda, wspólne dzieło, wspólna walka, no nic, szanowni Państwo, bardziej mylnego. Jedyna rzecz, która łączyła kardynała Sapiehę z Józefem Piłsudskim, to była miłość do tytoniu. Nic więcej tych ludzi ze sobą nie łączyło. Miłość do tytoniu to jedyna rzecz, którą znalazłem, która tych ludzi ze sobą łączyła. Konflikt ten był konfliktem dużo głębszym i rozpoczął się dużo, dużo wcześniej, bo ten konflikt datuje się na okres I wojny światowej. Pierwsza sytuacja, pierwszy zgrzyt, jaki miał miejsce, to wydarzenia w Katedrze Wawelskiej w 1916 roku, w której odbywało się nabożeństwo. Na to nabożeństwo przybyła również ekipa Piłsudskiego i sam Piłsudski. Do pierwszego zgrzytu doszło na linii takiej, że ta ekipa i Piłsudski stanęła w miejscu, w którym w Katedrze Wawelskiej, które było przeznaczone tylko i wyłącznie dla kanoników. Jeszcze przed nabożeństwem oburzony Sapieha zwrócił im uwagę. Oni oczywiście dostosowali się, zmienili swoje miejsce usytuowania w kościele, natomiast jakby sposób ich zachowania, arogancja i nonszalancja wskazywał jednoznacznie, że jakby są tam dlatego, że wymaga tego sprawa, a nie z pobudek religijnych, jakby ostentacyjnie okazując jakby niechęć i do w ogóle do tego miejsca, w którym przebywają. Więc to był ten taki pierwszy etap. W międzyczasie jakby Sapieha również nie ukrywał, że uważa Piłsudskiego, jego ekipa, jego dążenia jako socjalistów również o proweniencji żydowskiej, którymi gardzi. Kolejny taki moment przełomowy to rok 1923. Wydarzenia z przełomu października i listopada 1923 roku, kiedy to dochodzi do strajków w Krakowie. Sytuacja jest napięta. Dochodzi do rozruchów, dochodzi do zamieszek, w efekcie których śmierć ponosi kilkunastu żołnierzy Wojska Polskiego. Na skutek źle przeprowadzonej interwencji ci żołnierze padają, szarża kawalerii, która została poszła po bruku, który był, wiadomo, jesień, złe warunki pogodowe, konie się ślizgały, konie się przewracały. Ci żołnierze padali, konie łamały nogi, ci robotnicy z PPS-u no, dobijali, jak pisze Karol Huber-Rostworowski, dobijali nawet tych rannych żołnierzy. I w tle mamy również sytuację taką, że mówi się o tym, że rok 1923 i te wydarzenia to był tak naprawdę poligon doświadczalny pod przewrót majowy. Dlaczego? Dlatego, że dziwnym zbiegiem okoliczności, oprócz PPS-u, który zaczął rozbrajać i przejmować broń od tych żołnierzy,
zaskoczony chyba trochę tym wszystkim, co miało miejsce. W działaniach tych strajkowych wymierzonych w rząd brały również udział struktury POW i struktury Związku Strzeleckiego, czyli struktury bezpośrednio związane z opcją piłsudczykowską. Na skutek tych wydarzeń, tego wszystkiego, co się wydarzyło, śmierci kilkunastu polskich żołnierzy przelanej, jak Państwo doskonale wiecie, w roku 23, czyli Polska dopiero co odzyskała niepodległość, po walkach na wszystkich swoich granicach dochodzi do takiej sytuacji, że siły lewicowe doprowadzają do konfrontacji siłowej. No, w uroczystościach pogrzebowych no oczywiście PPS chował z wielkim nabożeństwem i entuzjazmem tych swoich poległych kolegów robotników, bo też takowie oczywiście zginęli w trakcie tych walk. No i tutaj jest pierwszy zgrzyt, bo wtedy jeszcze ówczesny biskup z Sapieha nie wyraża zgody na to, żeby księża po prostu wzięli udział w tej mszy. Nie wyraża zgody. Odbywa się tylko ten pochówek bezpośrednio na cmentarzu. Bierze w nim udział tylko jeden i wyłącznie zwykły, szeregowy, bym powiedział, ksiądz. Nie ma przedstawicieli Kościoła katolickiego i też Sapieha jednoznacznie podkreśla, że on nie pozwoli na to, żeby hierarchowie kościelni brali udział w uroczystościach o charakterze politycznym pod czerwonymi sztandarami. Więc mamy drugi taki zgrzyt w tych relacjach między Piłsudskim a Sapiehą. I natomiast trzeba powiedzieć sobie jedno, że w gruncie rzeczy, no poza takimi tego typu przejawami, to Sapieha nie szukał też pola konfrontacji z Piłsudskim. Nie, jakby jego przesłaniem, mottem życiowym nie była konfrontacja tak naprawdę z Piłsudskim. Kolejnym takim momentem przełomowym, no to mamy już rok 1926, mamy, prawda, przewrót majowy. No i oczywiście jednoznaczne potępienie ze strony biskupa Sapiehy tych wydarzeń. Z czego ono się brało? Ono brało się z tego, z zupełnie innego myślenia o tym, jaka jest i powinna być rola państwa w II Rzeczpospolitej. Otóż kardynał Sapieha postrzegał państwo jako instytucję, która ma tylko i wyłącznie służyć narodowi. Ma służyć dobru, interesowi narodu, czyli ma służyć. Natomiast w wizji Piłsudskiego to nowe państwo, które powstawało, państwo autorytarne, było państwem, w którym to naród miał służyć idei państwa, tak, silnego państwa, ale to naród był tym, który był takim wasalem i pełnił rolę służarczą względem państwa. I to oczywiście, tutaj też dochodzi wątek tego, że kardynał Sapieha był również osobą, która mocno stawiała na decentralizację państwa, na wzmacnianie roli samorządów, na wzmacnianie roli organizacji pozarządowych, na pluralizm, na demokrację, na te wszystkie elementy, które w sanacjach po dojściu do władzy po roku 1926 tym wszystkim ideałom Sapiehy przeczyła. Sapieha nie był zresztą odosobniony w tej krytyce ówczesnej przewrotu majowego, bo ta zdecydowana większość biskupów, nie mówię, że wszyscy, ale zdecydowana większość biskupów miała takie samo zdanie, takie samo stanowisko. Później mamy oczywiście procesy brzeskie, którymi również był zbulwersowany kardynał Sapieha, na rzecz których interweniował i wielokrotnie podkreślał, że to się w ogóle nie mieści w głowie, żeby tacy zasłużeni ludzie, jak chociażby Witos, byli w taki sposób w Polsce traktowani. No i mamy też później pochówek, 1935 rok, pochówek Piłsudskiego na Wawelu. Też temat ważny, istotny, żeby o nim powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że no, Piłsudski, właściwie sam Piłsudski, chociaż można było powiedzieć, że przecież on w tym udziału nie brał, bo zmarł, więc to podjęli jego akolici decyzji o tym, żeby był pochowany na Wawelu. Niemniej jednak Piłsudski przed swoją śmiercią jednoznacznie wyrażał opinię dla swojego otoczenia, no, że on jakby jest przekonany, że będą go chcieli pochować na Wawelu i on nie widzi przeciwwskazań, żeby go tam pochować. A jednocześnie miał umowę z Sapiehą, że Słowacki, Juliusz Słowacki będzie ostatnią osobą, która będzie pochowana na Wawelu. Bo przypomnijmy, że Piłsudski był zafascynowany Juliuszem Słowackim i on tego pochówku żądał jeszcze za czasów poprzednika, że tak powiem, jeśli chodzi o metropolitę krakowskiego, czyli arcybiskupa Puzyny. Puzyna dopatrywał się w twórczości Słowackiego elementów, które uważał, że są szkodliwe z punktu widzenia Kościoła i był temu po prostu przeciwko. Sapieha się zgodził, ale wyraźnie zaznaczył i to też zresztą nawet po tym, jak już się zgodził Piłsudskiemu, to wielokrotnie mówił, że nie chciałby, żeby w przyszłości Wawel był miejscem właśnie, w którym będą chowane jakieś postacie, jakieś osoby, których obecność na Wawelu będzie wykorzystywana instrumentalnie do celów politycznych. No i właściwie to, co wszystko, to co powiedział, no to nie tylko to, co się później stało w roku 35, ale również odniesienia możemy do tego odnieść sobie do czasów naszych współczesnych i sytuacji sprzed blisko 10 lat, które miały miejsce w Polsce.
Więc był jednoznacznie przeciwko i była umowa między Piłsudskim, który to obiecał, że nikt więcej nie będzie pochowany, a Piłsudski później, jak Państwu już powiedziałem, złamał tą umowę, bo powiedział swoim otoczeniu, że nie będzie miał nic przeciwko, żeby był tam pochowany. Na Sapiesze wymuszono, no władze państwowe wymusiły ten pochówek Józefa Piłsudskiego. Piłsudski został pochowany na Wawelu ostatecznie, nie chciał Sapieha się konfrontować z państwem. No i mamy rok 37, czyli te przenosiny z tej krypty do krypty. No i w geografowie Sapiechy nawet no mówią o tym, że oficjalną przyczyną tego pochówku było to, że prawda, te szczątki po pierwsze też się rozkładały i był nieprzyjemny zapach. Po drugie, że no, nachodziły tam pielgrzymki, które przeszkadzały w odprawianiu nabożeństw na Wawelu. I bym powiedział tak, no przejrzałem, wydaje mi się, tak 75% materiałów poświęconych Sapiesze, tych głównych biografii, no może nie sięgnąłem do dokumentów. I właściwie nigdzie nie ma podanych szczegółów dokładnie, jaka była rzeczywiście przyczyna, poza wspomnieniami najbliższego otoczenia i rodziny Sapiechy, gdzie jest powiedziane wprost, no jaka była rzeczywiście przyczyna. No przyczyna była taka, że przychodziły faktycznie, tak jak było powiedziane, te pielgrzymki Piłsudczyków, zwolenników sanacji, na tego grobu Piłsudskiego. Panowie oficerowie sanacyjni no, urządzali sobie libacje alkoholowe przy tym grobie Piłsudskiego. Mówi się wprost, że zostawiali butelki po alkoholu. Załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne w kątach katedry wawelskiej. I taka była rzeczywista, oficjalna przyczyna. Po prostu przez grzeczność i szacunek Sapieha nie chciał tego wyciągać i wywodzić no, przed gremium, bo to też jakby świadczyło źle o całym tak naprawdę państwie i o społeczeństwie, że przychodzą tam ludzie, którzy szukają taniej sensacji, żeby pooglądać Piłsudskiego, że równolegle sanacja również doprowadza do sytuacji, w której próbuje żerować nawet po śmierci na tych szczątkach Piłsudskiego, przedstawiając jakby kolejne nawet fazy, prasa sanacyjna pisała o tym, jak tam ten etap rozkładu przebiega tych szczątków, zachęcał do przybywania tam, do budowania tego kultu przy tym. To wszystko raziło i mierziło Sapiechę i dlatego podjął również tą decyzję, więc to nie jest tak, że to tylko tutaj jakieś tam pielgrzymki, że być może ten Sapieha to przewrażliwiony. To jedna kwestia. Druga kwestia to jest to, że sugerowano również, że ta niechęć Sapiechy brała się do Piłsudskiego z tego, że Sapieha był zwolennikiem narodowej demokracji. No jako dowód przedstawiano, że przecież kandydował z list Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej w 1922 roku, został wybrany z tych list senatorem. No tak, tylko że ten związek, ta popularna hiena, jak się o niej mówi, był konglomeratem ugrupowań chadeckich, narodowych i konserwatywnych. I Sapieha reprezentował tam opcję chadecką, nie narodową. Sapieha nie był narodowcem, Sapieha w ogóle stronił od polityki. Przecież został wybrany tego senatora, on wkrótce zrezygnował, taka jaka była wola i decyzja on i Teodorowicz. Oczywiście w jego otoczeniu byli ludzie powiązani z obozem narodowym, bo jak to się mówi, bliższa koszula ciału, bo właśnie obóz narodowy był zdecydowanie bliższy tym ideałom, które wyznawał Sapieha, o których Państwu wspominałem, dotyczącej demokracji, roli samorządów, ograniczania rządów autorytarnych, więc jakby dlatego w tym otoczeniu pojawiali się działacze narodowi. No, no najbliższym przyjacielem Sapiechy był arcybiskup Teodorowicz. No, on zdecydowanie bardziej był związany z obozem narodowym, ale sam Sapieha nie był jako takim narodowcem, był chadekiem z krwi i kości. Więc te pomówienia o to, że to się brało, niechęć brało się z tego, były zupełnie mylne. Te wydarzenia w 1937 roku, to co się stało później, ta fala, jak to dzisiaj byśmy powiedzieli, hejtu, a w rzeczywistości trzeba powiedzieć sobie wprost, po prostu chamstwa, zwyczajnego po prostu chamstwa pod adresem 70-letniego już arcybiskupa, no nie mają drugiej, nie mają właściwie porównania. To znaczy, będę mówił o tym okresie przecież okupacji hitlerowskim i okres sowiecki, okres komunistów, bezpośrednio nikt inny nie pozwolił sobie na taki poziom chamstwa, bym powiedział takiej degrengolady moralnej względem arcybiskupa Sapiechy, jak pozwoliła sobie wówczas sanacja. Manifestacje pod pałacem biskupim w Krakowie, wybijanie okien w tym pałacu, palenie kukły arcybiskupa, nawoływanie do tego, aby państwo po prostu znacjonalizowało Wawel i katedrę wawelską, żeby odebrać to kościołowi. Również mowa o tym, żeby konkordat został rozwiązany. No po prostu no, to nie miało po prostu... Natomiast jakby sam Sapieha w tym momencie, właśnie mówię, 70 lat, był mocno schorowany, ale mimo wszystko jednak
tej fali nienawiści względem niego, on tą falę wznosił i wytrzymywał, nawet jeszcze obracając to w żarty, kiedy wyjeżdżał do Włoch, skomentował to w ten sposób: słuchajcie, gdyby podczas mojego pobytu, no jakby nie powiedział wprost, że to sanacja, ale można to wprost odnieść do tego, co powiedział tak, gdyby podczas mojego pobytu postanowili mnie zastąpić jakimś majorem, to oczywiście takie odniesienie do rządu pułkowników przyszłego z otoczenia, gdyby to próbowano mnie zastąpić jakimś majorem, to dajcie mi znać po prostu, tak? I jakby to cały czas to wszystko było po prostu obracane w żart. Zresztą wyszedł też do policjantów stojących wokół pałacu biskupiego i mówi: co stoicie, pilnujecie? A ten jeden z tych policjantów powiedział: tak, pilnujemy, ale przed tymi z Warszawy. I powiedział arcybiskupowi, że jest mu wdzięczny właśnie, bo doskonale pamięta pomoc, jaką podczas pierwszej wojny uzyskał on jako wtedy bezrobotny człowiek dzięki właśnie działalności kardynała Sapiehy. Więc szanowni państwo, ten temat musiałem poruszyć, bo to rzecz jest istotna, która przebija właśnie z tej publicystyki, historiografii, biografii poświęconych Sapiesze, że próbuje się ten temat zamiatać pod dywan, nie mówić wprost i tak jakby nawet sugerować, że no to takie tutaj mówię ścięcie w tych dwóch wielkich osobowości, które tylko było podyktowane jakimiś powiedzmy tutaj, kto z nich chciał być ważniejszy, powiedzmy Sapieha czy Piłsudski. Nic bardziej mylnego, to zupełnie inny system wartości. Sapieha i Piłsudski to dwa zupełnie odrębne systemy wartości. Zresztą jeszcze mówiąc o obozie narodowym i podejściu do obozu narodowego, to Sapieha potrafił się postawić obozowi narodowemu, bo choć sam uczestniczył w pracach dotyczących konkordatu w 25 roku między Polską a Watykanem, to był mocno krytycznie nastawiony i przedstawicielowi obozu narodowego Stanisławowi Grabskiemu mówił wprost o swojej niechęci i tą niechęć do obozu, kiedy trzeba było wprost narodowego również przedstawiał, oświadczał, nie było z tym problemu. Wróćmy do tematu głównego, czyli mamy II wojnę światową, czyli rok 39. Z Krakowa uciekają władze cywilne, Rada Miasta, właściwie opuszczają miasto, zostawiają na pastwę. No niestety wyjeżdża również prymas Chląd, to też nie jest przyjęte przez społeczeństwo dobrze, tylko krytycznie, no nie ma się co dziwić, właściwie społeczeństwo zostało, władze uciekły, Śmigły uciekł właściwie na pastwę, że tak powiem, Niemców. Część zresztą hierarchii, chociażby arcybiskup warszawski Gall, wygłaszają po prostu kazania, w których mówią, że no, sytuacja jest jaka jest, po prostu należy się z tym pogodzić, jak to się mówi, no i czekać na rozwój wypadków. Kardynał Sapieha ma zupełnie inną wizję. Kardynał Sapieha wychodzi na mównicę i po pierwsze mówi tak: trzeba uruchomić masową po prostu pomoc, wzajemną pomoc. Postanowił również w tym samym momencie o tym, że wstrzymuje jakiekolwiek prace konserwacyjne, jakiekolwiek dalsze budowy nowych kościołów. Cała działalność kościoła ma być ukierunkowana od tego momentu na pomoc, na wzajemne wsparcie bliźnim, potrzebującym, tym wszystkim, którzy doświadczają właśnie tej niedoli związanej z okupacją niemiecką. Czyli przewartościowuje zupełnie i stara się ukierunkować naród na pracę, żeby wyrwać z tego marazmu, z tego wszystkiego, z tego szoku powojennego, ukierunkowuje na pracę. Tutaj też trzeba sobie powiedzieć, uruchamia Obywatelski Komitet Pomocy i ten Obywatelski Komitet Pomocy w ciągu pierwszego roku swojej działalności udziela pomocy, szanowni państwo, 1,022,000 osób. W różnej pomocy, ale jest to ponad 1 000 000 w ciągu pierwszego roku działalności. Dlaczego to wszystko wygląda tak sprawnie? No tutaj też trzeba nawiązać do pierwszej wojny światowej, kiedy to biskup Sapieha powołuje księżobiskupi komitet dla dotkniętych klęską wojny, w skrócie znany jako księżobiskupi komitet. I ten komitet również w okresie pierwszej wojny światowej robi gigantyczną pracę na rzecz Polaków, zarówno w Galicji, ale również w Królestwie. Co ciekawe, nie ogranicza się tylko do Królestwa i do Galicji. Swoim zasięgiem obejmuje również pomaganie Polakom, tym, którzy uciekli na skutek działań wojennych, chociażby do Wiednia, ale nawet do Pragi, bo co ciekawe, w okresie pierwszej wojny światowej kilka tysięcy Polaków przebywało w Pradze i oni również otrzymują wsparcie. Wsparcie otrzymują jeńcy wojenni, wsparcie otrzymują sieroty, otrzymują wszystkie właściwie grupy zawodowe są objęte tym wsparciem. Ta działalność z pierwszej wojny światowej zaprocentowała te doświadczenia tym wszystkim, co robił arcybiskup Sapieha podczas II wojny światowej.
ta pomoc właściwie, to całe dzieło z pierwszej wojny światowej, mówię tak jak powiedziałem, to była to największa pomoc, najsilniejsza struktura, najsilniejsza organizacja, jaka udzielała pomocy Polakom. Ja śmiało mogę powiedzieć, że arcybiskup Sapieha, przynajmniej dla mnie, jest postacią, która najpełniej okazywała to chrześcijańskie miłosierdzie i nie ma drugiej takiej postaci, która by tak dużo zrobiła na tym polu właśnie pomagania bliźnim, traktowania tego, bym powiedział, na serio, nie tylko przewodniczenia różnym strukturom, ale angażowania się w nie. Oczywiście, trzeba powiedzieć sobie jedno, książę arcybiskup uruchamiał wszelkie możliwe kanały, to znaczy wykorzystywał również to, że był arystokratą, tak? I korzystał z tego, prosił o pomoc arystokratów z innych państw. W okresie I wojny światowej właśnie ten komitet, który powołał, działał bardzo silnie na rzecz pozyskiwania pomocy ze Stanów Zjednoczonych, która płynęła, ze Szwajcarii, współpracował z Ignacym Paderewskim, współpracował z Henrykiem Sienkiewiczem. Ta praca miała, tak jak powiedziałem, wymiar wielotorowy, wieloaspektowy, obejmujący Polaków i bezpośrednio tych na terenach polskich, jak i również poza nimi. W okresie międzywojennym również właściwie nie ustawał, bo jeszcze właściwie rozszerzał tą pomoc o kolejne, kierował jeszcze jakby bardziej tą pomoc precyzyjnie, ale też również starał się prowadzić do tego, żeby, jak to się mówi, nie dawać ludziom tylko ryby, ale dawać ludziom wędkę, czyli stawiał duży nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego, żeby dawać ludziom możliwość znalezienia pracy, ludzi, przygotowywać ludzi wykształconych. Rozpoczął również angażowanie właśnie się w pomoc takim konkretnym grupom, typu pogorzelcy, powodzianie. To wszystko procentowało właśnie w okresie II wojny światowej. Ta działalność oczywiście w pierwszym roku działalności w władze generalnej gubernatorstwa, czyli Hans Frank, na to pozwalały. Niemniej w 1940 roku powołują już strukturę, swoją własną strukturę i powołują Komitet Główny Opiekuńczy, który od 1941 roku Niemcy już nakazali, żeby przyjął oficjalną nazwę niemiecką, czyli Polnische Hilfskomitet, i w ramach tego komitetu głównego działały w poszczególnych miastach i powiatach polskie komitety opiekuńcze, w skrócie POLKO. Tutaj, jeśli idzie o kardynał Sapieha, nie przewodniczył oczywiście temu komitetowi, natomiast prezesami byli, najpierw był to Janusz Radziwiłł, później był to Adam Ronikier. Ronikier był postacią, która miała pełną zgodę ze strony Armii Krajowej na to, żeby w tym ciele uczestniczyć. Dlaczego mówię, że pełną zgodę, żeby w ogóle uczestniczyć? Dlatego, że tą instytucję powołali Niemcy. Tą instytucję powołali Niemcy, ale Armia Krajowa wyrażała zgodę na to, żeby Polacy brali w tym udział, dostrzegając właśnie możliwość przekazywania tej pomocy Polakom, przekazywania również pomocy Żydom. Ronikier był poddany krytyce tylko za to, że Niemcy próbowali wyłuskiwać, wykorzystywać Polaków do tego, żeby jakby wchłaniać ich i przyciągać, pokazywać, że no, są Polacy, którzy tutaj z okupantami współpracują. No i zaprosili Ronikiera na dożynki. No i Ronikier był gotowy na te dożynki pójść, najlepsze na Wawel, do siedziby Hansa Franka. Natomiast wezwał go do siebie Sapieha i jednoznacznie powiedział, że on sobie tego nie życzy, że ma nie brać udziału w jakichkolwiek hucpach nazistowskich, w jakichkolwiek tego typu imprezach propagandowych, bo to po prostu będzie przyjęte, wykorzystane po prostu do tego, żeby pokazywać, że są Polacy, którzy współpracują z Niemcami, więc się jednoznacznie temu przeciwstawił. Mówiąc o tej działalności opiekuńczej, pomocowej, która obejmowała nie tylko mieszkańców bezpośrednio Krakowa i diecezji krakowskiej, bo również musimy pamiętać o tym, że przecież Niemcy wypędzili do generalnego gubernatorstwa na łaskę i niełaskę losu blisko 1 000 000 Polaków z terenów bezpośrednio anektowanych i spora część tych ludzi trafiła również do Krakowa i tych ludzi trzeba było wszystkich gdzieś po prostu pomieścić, tym wszystkim ludziom należało po prostu pomóc. Ale chcę powiedzieć teraz jeszcze o bardzo ważnym wątku pomocowym tego wszystkiego, co robił Sapieha w Krakowie, o wątku żydowskim, bo to też jest temat, który przebija gdzieś w kontekście Grossa, który w dwóch swoich publikacjach po prostu bezczelny sposób po prostu kłamał i powiedział wprost o tym, że kardynał Sapieha, tutaj przywołał postać Szepetyckiego właśnie we Lwowie kontrowersyjnej, w postaci rzeczywiście kontrowersyjnej, że pomagał, natomiast Sapieha właściwie to nie zrobił nic, żeby pomóc pomagać Żydom, co jest oczywiście totalną bzdurą i totalną nieprawdą. Nieprzychylny nawet, bym powiedział, czy nieprzychylny, czy inaczej mówiąc, kontrowersyjna osoba w osobie Władysława Rutoszewskiego, przynajmniej dla mnie,
mówi już, że w 1940 roku na święto Bożego Narodzenia do Auschwitz trafiły paczki, to znaczy kilogram na każdego więźnia Auschwitz za pośrednictwem Czerwonego Krzyża i że była to zasługa właśnie kardynała Sapiechy. I tutaj szacunek dla Władysława Bartoszewskiego, który dla mnie jest postacią kontrowersyjną, ale on właściwie jako jedyny wspomina o tym, mówi o tym wprost. Nigdzie indziej się nie spotkałem z tym, żeby przypomnieć właśnie chociażby o tym. No ktoś powie tam paczka, co to, jakie to znaczenie, kilogramowa paczka. No szanowni państwo, dla tych wycieńczonych ludzi czasem ta kilogramowa paczka to było być albo nie być, przeżyć albo nie przeżyć. Więc tutaj namacalny przykład kogoś, bym powiedział, kto mówił też z tej opcji, która no, miała różne kontrowersyjne poglądy później, po roku 89, czyli Władysław Bartoszewski, który potrafił docenić tą pracę, którą wykonywał. Kardynał Sapieha wielokrotnie pisał a propos sytuacji Żydów w Polsce. Te informacje również były przekazywane za pośrednictwem, co ciekawe, chociażby nawet wykorzystano do tego celu kapelanów włoskich, dla których Kraków był punktem przeładunkowym, by powiedział, w drodze na front wschodni i później, kiedy ci kapelani włoscy wracali, no to właśnie byli informowani o tym, jak wygląda sytuacja w ogóle Żydów w Polsce, żeby ten temat nagłaśniali, żeby ten temat był przekazywany do Watykanu, ale również w cały świat o tym, jak wygląda sytuacja Żydów. I tutaj w obronie nawet Sapiechy stanął dyrektor zakaźnego szpitala, Żyd, dyrektor zakaźnego szpitala w getcie krakowskim, który mówił, że no właśnie na skutek interwencji Sapiechy to te interwencje takie typu petycje tylko rozsierdziły Niemców i spowodowały, że trzech rabinów żydowskich wylądowało w Auschwitz, więc ta metoda była nieskuteczna, więc próbowano pomagać Żydom w inny sposób, to znaczy po pierwsze starano się ich ukrywać, to ogromna rola sióstr zakonnych, część z których zresztą część przypłaciła to życiem, to, że pomagały właśnie Żydom, to znaczy w pierwszej kolejności dziewczętom żydowskim, tak, dzieciom żydowskim, no wiadomo, że w wypadku chłopców znak obrzezania powodował, że ta pomoc była dużo trudniejsza i dużo bardziej, że tak powiem, narażona na to, że te osoby, które będą udzielać tej pomocy, poniosą śmierć. Po drugie, starano się również udzielać chrztów. Zresztą Niemcy się zorientowali w tej całej sytuacji w 1941 roku, zakazali chrztów, ale Niemcy próbowali również za wszelką cenę nakłonić Sapiechę do tego, żeby przedstawił listę tych aktów chrztu właśnie tych wszystkich neofitów, tak? Tych wszystkich Żydów, którzy przeszli na chrześcijaństwo, bo jak argumentowali dla nich, z punktu widzenia rasowego nie interesuje, czy oni są katolikami, czy nie. Oni są wszyscy, że tak powiem, w kręgu ich zainteresowania i wiadomo, że tak powiem, eksterminacji. Ich to nie interesuje. Sapieha oczywiście próbował obronić, twierdząc, że dla niego to są pełnoprawni członkowie Kościoła katolickiego i absolutnie nie wyraża zgody na to, żeby byli traktowani tak samo jak inni Żydzi. No dzisiaj może to być trochę szokujące, że tak to do tego podchodził, no ale próbował chociażby w ten sposób jeszcze również argumentować to, że tych ludzi należy zostawić, przynajmniej jeśli nie możemy ocalić wszystkich, to ocalmy przynajmniej tę część, którą możemy. Więc Arku, 5 minut? Jasne, tak, oczywiście, kończę. Szanowni Państwo, więc ta pomoc jak najbardziej była i trzeba sobie powiedzieć, że tylko w samej diecezji krakowskiej represjom zostały poddanych blisko 100 księży. 36 księży straciło z tego tytułu życie. Więc mówienie w taki sposób jest po prostu rzeczą kłamliwą, nieprawdziwą. Zresztą sam Hans Frank, jak odnosił się do Sapiechy, mówił o nim, że to głowa idei niepodległości narodowej. Właściwie trzeba powiedzieć sobie, szanowni państwo, że oczywiście istniał rząd londyński, istniały dobrze, całkiem dobrze działające struktury polskiego państwa podziemnego, ale to Sapieha był mężem stanu czasu okupacji, tak naprawdę polskim mężem stanu czasu okupacji, najważniejszą osobą dla Polaków, która jakby jednoczyła cały naród, która konsolidowała ten naród. Sapieha również współpracował z Armią Krajową i na koniec, szanowni państwo, ważny też jeszcze aspekt. Sapieha, dzięki Sapiesze nie doszło również do wybuchu powstania w Krakowie, które skończyłoby się zrównaniem tego miasta najprawdopodobniej z ziemią, bo tak zresztą Niemcy zapowiadali, że jeśli będzie próba, to miasto będzie tak jak Warszawa zrównane z ziemią. On spotkali się, ponieważ szanowany był autorytetem również dla środowisk WK, więc przyszli na spotkanie, że no, chcieliby doprowadzić do wybuchu powstania. On jednoznacznie powiedział, że nie i absolutnie się nie zgadza. A dlaczego tak powiedział? Nie tylko dlatego, że dochodziły do niego wieści co tam, o tym, co się dzieje, przekazy, co się dzieje w Warszawie. On miał namacalne dowody tego, co się dzieje w Warszawie, w Krakowie. Ano jakie, ano takie, że na skutek tego, co się stało w Warszawie, kilkanaście tysięcy warszawiaków wylądowało w Krakowie, którym również trzeba było udzielić pomocy. Więc on od nich miał bezpośredni przekaz tego, co się dzieje. Mało tego, że udało się powstrzymać wybuch powstania, to on w dalszym ciągu do władz niemieckich wyszedł z inicjatywą, że uznajmy miasto Kraków jako miasto zabytkowe, które nie będzie objęte terenem działań zbrojnych. Natomiast władze niemieckie powiedziały, że absolutnie nie, będą walczyć z bolszewikami, natomiast obiecują
obiecują, że będą się starali, żeby tych zabytków zostało zniszczonych jak najmniej i żeby ludność jak najmniej ucierpiała, to że to, do tego się mogą zobowiązać. Ponieważ miała być ta nawała radziecka, więc uruchomił Sapieha swoje kanały, zarówno te właśnie do władz niemieckich, jak i również do władz radzieckich, żeby za pośrednictwem różnych instytucji zewnętrznych, państw, bym powiedział, neutralnych, doprowadzić do sytuacji takiej, której no, nie dojdzie do starcia, do konfrontacji w Krakowie. No i to się też również przecież udało, tak? I Sowieci, którzy wchodzili z dziwnym zbiegiem okoliczności, jakoś wyjątkowo dobrze potraktowali Kraków, i również Niemcy ostatecznie z tego Krakowa się wycofali i udało się to miasto uratować. Szanowni Państwo, to mówiłem o tym aspekcie tym w historiografii, o tym, że bardzo mnie to niepokoi, że ten wątek z 1937 roku jest pomijany właśnie, żeby pokazać tak naprawdę, co było przyczyną konfrontacji na linii Sanacja i Sapieha. A drugi wątek niepokojący to jest właśnie ten wątek okupacji. Czytam na przykład artykuł, 20 stron artykuł poświęcony Sapiesze, z czego okres okupacji niemieckiej to jest jedna strona. No nie dziwmy się później, że Gross ma pożywkę i mówi o tym, że Sapieha nic nie robił podczas okupacji. Jeśli my sami dajemy jedną stronę okupacji niemieckiej, natomiast jakby dajemy 5 czy 6 na okres powojenny, mało tego, niektórzy twierdzą nawet, interpretują to w ten sposób, mówią, że nadeszły czasy po okupacji niemieckiej, nadeszły dla Kościoła czasy jeszcze gorsze niż czasy niemieckie. No, szanowni Państwo, no niestety, muszę tutaj powiedzieć jednoznacznie, że czasy komunistyczne nie były dla Kościoła łatwe. Był terror, były prześladowania, ale mimo wszystko jednak no ten terror i te prześladowania były dużo gorsze w okresie okupacji niemieckiej, więc też jakby też się zaczyna w naszej, że tak powiem, polityce historycznej następować taki etap, że ograniczmy w ogóle, mówimy o Sapiesze podczas II wojny światowej, bo to był okres niemiecki, na rzecz tego, co się działo po 1945 roku, na te czasy komunistyczne i skupmy się na czasach komunistycznych. Ja rozumiem, że mówmy o tym, bo w okresie PRL o tym nie można było mówić, albo mówiono o tym szczątkowo i tylko w wewnętrznym, zaufanym gronie, ale naprawdę pomijanie tego aspektu okupacji niemieckiej w życiorysie Sapiechy no powoduje, że jest to pożywką doskonałą dla takich ludzi jak Gross, który później w kłamliwy sposób przedstawia historię w okupacji w Polsce właśnie, wskazując, że Kościół nie podejmował działań, że Kościół nie stawał w obronie. Szanowni Państwo, kończąc, ostatnie zdanie. Szczegółowe informacje będą oczywiście w materiale pokonferencyjnym, który wyjdzie w książce. Ja tam dużo bardziej szczegółowo to wszystko powiem. Nie ma tutaj czasu, jest cała lista prelegentów za mną. Więc tak jak powiedziałem, dla mnie kardynał Sapieha był mężem stanu, polskim mężem stanu czasu okupacji i nawet sam, mówię, Hans Frank również w taki sposób go traktował. Nikt nie podniósł na niego w taki sposób ani ręki, jak to się mówi, ani bolszewicy polscy, ani Sowieci, ani Niemcy, w jaki sposób został potraktowany w 1937 roku przez obóz sanacyjny. Tyle z mojej strony, dziękuję.